Witam Państwa ponownie i rozpoczynamy przegląd prasy piątkowy. Drodzy Państwo, ale przypominam, można nas oglądać już na UPC, to kanał 121 dla dekoderów Horizon i Kaon oraz 339 to dla Media Boxów. Pamiętajmy również, że cyfrowy Polsat to kanał 196 oraz oczywiście YouTube oraz oczywiście specjalne okienko portalu w polityce.pl, którego urodziny 8 obchodziliśmy nie dalej jak przedwczoraj wieczorem. Co w gazetach? No ciągle nie milkną echa, wizyty Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dobra rozmowa z Jackiem Czaputowiczem. Biały Dom przychylny bazie to Rzeczpospolita. Obecność wojsk USA w Polsce nie łamie zobowiązań NATO wobec Rosji, podkreśla szef MSZ. I generalnie podział idzie taki. Poważne tytuły bronią tej wizyty. Niepoważne tytuły dworują sobie, robią sobie żarciki, bo na przykład co ujawnia dzisiejszy fakt? Dzisiejszy fakt bardzo mocno ujawnia, że to Szczerski wystawił prezydenta i dalej się kręci wszystko wokół tego, kto siedział, a kto stał podpisując porozumienie. No to rzeczywiście bardzo, bardzo ważne w kontekście tego, co się stało w Stanach Zjednoczonych, a była to wizyta, moim zdaniem, drodzy Państwo, przełomowa wizyta, która naprawdę bardzo wiele w Polsce zmieni, a przede wszystkim ta wizyta, która niezwykle boli kogo? No głównie kraje największych graczy europejskich, w tym niemieckich, a przypomnę, że dziennik Fakt jest wydawany przez niemiecko-szwajcarski koncern, drodzy Państwo, który zblatowany z władzą w Berlinie jest w sposób ekstremalny wręcz. Idziemy dalej. No co jeszcze? Co jeszcze? Bardzo ważna kwestia, a mianowicie Izba Dyscyplinarna już jest, drodzy Państwo. Izba Dyscyplinarna oczywiście w Sądzie Najwyższym to ten bat na bezkarność sędziów, którego tak sędziowie reprezentujący tak zwaną kastę sędziowską tak bardzo się boją. Dzisiaj już oczywiście była uliczna szarpanina, grupa obywateli RP i prawdopodobnie KOD-u, choć ciężko ich rozróżnić, to towarzystwo chciało, nie chciało wpuścić jednego z sędziów. O tym szerzej na portalu w polityce.pl, do którego serdecznie Państwa zapraszam. Co jeszcze dzisiaj w gazetach? A no właśnie, już przechodząc, zostając przy brukowcach, bo za nami Fakt, więc teraz Gazeta Wyborcza, która jeszcze ciągle się ukazuje. Bat ministra na sędziów. Karać będzie ich między innymi 5 prokuratorów podległych Zbigniewowi Ziobrze. Prezydent powołał 10 sędziów nowej Izby Dyscyplinarnej. Dalej zostajemy w tym temacie. To też jest uderzające, że do Izby Dyscyplinarnej mogą aplikować właśnie prokuratorzy. Dlaczego? To jest generalnie dobry pomysł, ponieważ pamiętajmy, że tylko oni posiadają potężną wiedzę dotyczącą właśnie kwestii dochodzenia, kwestii śledztw, właśnie kwestii dochodzenia do prawdy, również przy pomocy postępowań, w tym przypadku dyscyplinarnych. Nie ma tu mowy o jakimś politycznym rozgraniczeniu, po prostu się znają na tym najlepiej. No i jeszcze oczywiście Roman Imielski nie byłby sobą, gdyby nie napisał, że Polska jak dziecko we mgle, drodzy Państwo. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie to niewielki sukces, jak głosi PiS, tylko kolejny dowód na to, że geopolityczna strategia rządu prowadzi nasz kraj na ruchome piaski. Drodzy Państwo, to ja bym chciał powiedzieć, prezydent Duda poleciał do Waszyngtonu prosto ze spotkania z krajami Trójmorza, jednego dzisiaj z najpotężniejszych, najszybciej się rozwijających swego rodzaju grup interesów. Nawet Niemcy chcą się wprosić do tej grupy. Bardzo mocno stawia na nią sam prezydent Trump. Gdzie tutaj ruchome piaski? Co mamy się płaszczyć, panie Imielski, dalej przed Moskwą? Dalej mamy tam pokłony składać i meldować wszystko do Brukseli, robić dokładnie to, co chcą Niemcy, co chcą Francuzi czy Włosi? Nie, wyjdźmy w końcu z zaklętego kręgu tego jakiegoś niesamowitego kompleksu polskości, kompleksu małego kraju. 38-milionowy kraj, jeden z najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej. Wyniki, których nam mogą pozazdrościć naprawdę potężnie rozwinięte kraje europejskie. Nie chcemy się wstydzić, no na Boga. Ja rozumiem, że Gazeta Wyborcza 28 czy 30 lat nam wmawiała, że jesteśmy malutkim, nic nieznaczącym krajem, mamy się słuchać większych. Nie, mamy rozmawiać z większymi. Mamy z nimi polemizować, mamy bronić swoich własnych interesów. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś
to zrozumie. Johnny Daniels, jeden z największych izraelskich przyjaciół Polski, mówi: relacje Polski i USA są na właściwym torze. Od pewnego czasu otrzymuje pogróżki, groźby śmiercią. Niestety, mówi Johnny Daniels, to też mocno przez nas opisywana w portalu w polityce.pl sprawa jakichś takich zakusów dziwnych na zdrowie, a może i nawet życie Johnny'ego Danielsa. Bardzo niebezpieczna sytuacja, bardzo niedobra. I o tym właśnie między innymi Johnny Daniels. Regularnie pojawiają się wulgarne komentarze dotyczące mojej rodziny. Wreszcie pocięto opony w moim aucie. Na pewno nie przestanę robić tego, co robię. Będę robił nawet więcej niż teraz, mówi Johnny Daniels, który jeszcze nawiązuje do tego spotkania Duda-Trump. Trump spotyka się z przywódcami innych państw co tydzień. Jego praca polega na tym, aby mówić innym miłe rzeczy. W ten sposób Johnny Daniels komentuje tę wizytę, choć wiele szerszych wypowiedzi w tym wywiadzie, które mimo wszystko sprawiają, że ta wizyta rzeczywiście bardzo ważna. I były minister spraw zagranicznych to Witold Waszczykowski, tu w rozmowie również z polską The Times. Przełomowy moment w geopolityce. Droga do stałej obecności wojska amerykańskiego w Polsce została otwarta. Za 2 lata pierwsi amerykańscy żołnierze powinni zamieszkać w polskich bazach, mówi Witold Waszczykowski. Obecnie szeregowy poseł PiS, ale człowiek o niezwykłej przenikliwości, przede wszystkim doskonale znający realia Stanów Zjednoczonych, świetnie znający się na tym, co dzieje się w Waszyngtonie, różnych koteriach. Pan minister rzeczywiście tutaj ma wiedzę ogromną. I co dalej? Znaczy, to spotkanie Duda-Trump nie może się nie łączyć z tym, co jest jakby bardzo istotne, czyli z wielkim rozwojem geopolitycznym Polski, też rozwojem gospodarczym. I o tym również Witold Waszczykowski. Za 10 lat Niemcy będą zarabiać w Polsce więcej niż teraz, bo my będziemy bogaci, a najwięcej zarabia się na bogatych rynkach. To między innymi oraz jeszcze powrót Waszczykowskiego do kwestii amerykańskich. Donald Trump nie chce przewrócić stolika w globalnym handlu, tylko powrócić w nim do równowagi, zbilansować relacje. Drodzy państwo, i tu idziemy dokładnie tym samym torem, którym idzie Donald Trump. My nie chcemy wojny z Unią, my nie chcemy jakiegoś katastrofalnego zresztą polexitu. My chcemy po prostu rozmawiać jak równy z równym. My chcemy rozmawiać jako kraj, który posiada swoją bardzo ważną, niezwykle cenną podmiotowość. Nie możemy być traktowani jak przedmiot w tych rozgrywkach między wielkimi i bać się cały czas tego, że o Boże, pokłóci się z Francją, a z Niemcami, to my dostaniemy przez to strzała. Nie, drodzy państwo, wyjdźmy jeszcze raz, powtarzam, z tego kompleksu. To naprawdę do niczego nie prowadzi. Co jeszcze? Walka o duszę Europy. Populista Orban kontra liberał Macron. Przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego będą starcie o duszę Europy. Stawką będzie przyszłość wspólnoty. Tak, drodzy państwo, przyszłość wspólnoty dzisiaj jest pod znakiem zapytania. Dlaczego? Dlatego, że szaleństwo liberalnych i lewicowych elit europejskich doprowadziło już do Brexitu. Polsce się grozi, Węgrom się grozi. No, drodzy państwo, no naprawdę ten materiał to nie jest guma, którą można rozciągnąć jak się da. To są dumne, wielkie społeczeństwa, które mają swoje prawa, które walczą właśnie o tę podmiotowość, o której mówiłem. A naprawdę, drodzy państwo, o panie Macronie bardzo szybko świat zapomni, ale o ludziach, którzy budowali nowy region, właśnie śródmorski, o takich ludziach jak Orban, jak Duda, jak Kaczyński, przede wszystkim Jarosław, to będzie się mówić jeszcze bardzo długo. Drodzy państwo, nasz dziennik dzisiaj, również interesujące treści i rozmowa z posłem Bartoszem Kownackim, byłym pełnomocnikiem rodzin smoleńskich, ale również byłem wiceministrem obrony narodowej. Jak pewnie wiemy, sytuacja jest dzisiaj taka, że Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że ekshumacje ofiar smoleńskich uderzały właśnie w prawa człowieka, w jakikolwiek sposób je naruszały. I tutaj polemika z tym dziwacznym, kuriozalnym
ale przewidywalnym moim zdaniem orzeczeniem Trybunału Praw Człowieka. I pan Bartosz Kownacki mówi: nie znam uzasadnienia Trybunału w Strasburgu. Na razie jest dostępny tylko komunikat prasowy. Próbuje się z tego robić sensację. Jeśli byłby to wyrok, że prokurator nie ma prawa dokonywać ekshumacji, to byłoby to kuriozum. A jeżeli chodzi o wskazówki odnoszące się do procedury ekshumacji, to byłaby to uwaga nie do tego, że śledztwo smoleńskie jest nierzetelne i narusza prawa człowieka. Tylko byłaby to uwaga do państwa polskiego i do ustawodawcy, że przepisy, które istnieją, nie gwarantują w pełni praw osobom, które im podlegają. Drodzy państwo, to jest w ogóle kuriozalna sytuacja. Prokuratura po latach próbuje dojść prawdy w kwestii smoleńskiej. Próbuje dojść prawdy, ponieważ administracja Donalda Tuska doprowadziła do kompletnego zagmatwania sprawy. Wrzucono, jak wszyscy państwo wiecie, mimo wszystko posłużę się banałem, to jednak ta sprawa była motana, ta sprawa była ukrywana i tak naprawdę nie było żadnego śledztwa, tak naprawdę nie było żadnego badania. Dzisiaj wracamy do tego, co jest istotą. W końcu niezależna, wolna, twarda, mocna, odważna prokuratura bada to wszystko. No trzeba zrobić ekshumację, bo nie zrobiono odpowiednich czynności w Moskwie, nie zrobiono potem w Polsce. No wszyscy pamiętamy Ewę Kopacz, która mówiła, jak to grzebała w ziemi, jak to ręka w rękę polscy, prawda, i rosyjscy eksperci pracowali. Jak pracowali, już wszyscy dokładnie wiemy. Drodzy państwo, na tym kończymy przegląd prasy i zapraszam serdecznie na ekskluzywny wywiad Marcina Fiołka z ministrem właśnie spraw zagranicznych, panem Czaputowiczem. To już po krótkiej przerwie. Zapraszam.